Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi ci na myśl, gdy ktoś wspomina o czołgu? To ogromna machina wojenna, która ryczy i niszczy pole bitwy, prawda? Nie zawsze. Nie każdy czołg na polu bitwy musi być ciężkim potworem. Istnieje kilka czołgów całkowicie różniących się wymiarami od tych, które są nam znane. Ten film pokaże ci najmniejszy z nich wszystkich. Gdy te czołgi są właściwie używane, są równie śmiercionośne i użyteczne jak ich starsi bracia. Badger. Według Księgi Rekordów Guinnessa, Badger jest oficjalnie najmniejszym czołgiem na Ziemi. Nie daj się zwieść jego wyglądowi. To jednoosobowy pojazd terenowy przeznaczony do włamywania się do budynków i innych ufortyfikowanych pozycji. Jest wystarczająco mocny, aby rozbić drzwi, a jednocześnie wystarczająco mały, aby zmieścić się w windzie. Ma pancerz, który chroni go przed każdą lekką bronią, ciężkim karabinem maszynowym i mniejszymi eksplozjami. Howie and Howie Technologies, twórcy tej małej bestii, specjalizują się w produkcji i projektowaniu pojazdów opancerzonych i wojskowych. Badger jest obecnie używany przez zespoły SWAT. Celem było stworzenie pojazdu, który byłby mniejszy od człowieka, a jednocześnie zmieściłby człowieka w środku. Używają go do wchodzenia na dobrze strzeżone pozycje, na których normalny żołnierz nie miałby szans. Kształt Badgera jest tym, co czyni go tak dobrym. Może łatwo przełamać każdą przeszkodę, a wąska przednia część odbija pociski. Z łatwością radzi sobie również z nierównym terenem. Wizel AWC. Podczas zimnej wojny dla armii niemieckiej bardzo ważne było, aby móc rozmieścić siły powietrzno-desantowe w centralnych punktach bitwy. Ale samo zrzucenie spadochroniarzy nie wystarczyło. Musieli być chronieni przed niektórymi rodzajami broni i przynajmniej nosić ze sobą broń przeciwpancerną. Tak narodził się pomysł Wizel 1. Został zaprojektowany przez Porsche w połowie lat 80. Istniała jedna podstawowa konstrukcja z 20-mm działem automatycznym obsługiwana przez dwuosobową załogę, kierowcę i strzelca, również będącego dowódcą. Jest napędzany przez dwulitrowy turbodoładowany silnik wysokoprężny o mocy 85 koni mechanicznych. Może osiągnąć do 80 km na godzinę. Nie jest amfibią, ale może przejść przez wodę o wysokości do 50 cm bez żadnych przygotowań. Pojazd nazwano Wizel, łasica, ze względu na jego niewielkie rozmiary i zwrotność, które bardzo utrudniają jego wykrycie na polu bitwy. Lekko opancerzony transporter broni, produkowany przez firmę Rheinmetall, pod względem wielkości, formy i funkcji jest bardzo podobny do historycznych tankietek zwiadowczych i jest jedyną prawdziwie nowoczesną tankietką używaną w Europie Zachodniej. FV-101 Scorpion. Scorpion był trudnym celem do trafienia. Brak pancerza został zrekompensowany zdolnością do dość szybkiego poruszania się po polu bitwy. Podstawowym celem armii brytyjskiej przy zamawianiu tego pojazdu było przewożenie go drogą powietrzną, więc musieli rozebrać ciężki pancerz i zamontować pancerz ze stopu aluminium. Tylko silnik i skrzynia biegów były chronione zdejmowanymi blachami stalowymi. Przednia pozycja silnika zapewniała dodatkową ochronę załodze i mogła wytrzymać pociski nawet kalibru 14,5 mm wystrzelone z odległości 200 metrów. Scorpion waży około 8 ton. Jego długość to jedynie 5,3 metra. Szerokość wynosi 2,13 metra, a wysokość 210 cm. Obsługiwała go trzyosobowa załoga, w tym strzelec, kierowca i dowódca. Uzbrojenie pojazdu stanowi 76 mm armata oraz sprzężony z nią karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Wszedł do służby w armii brytyjskiej w 1973 roku i został wycofany w 1994. To, co było wspaniałe w tym pojeździe, to fakt, że używał silnika samochodu komercyjnego. Silnik benzynowy 4,2 litra Jaguar, który dostarczał 265 koni mechanicznych.
Jednak moc została obniżona do 195 koni, aby zwiększyć jego żywotność. Później został zastąpiony silnikiem wysokoprężnym Perkins, który był znacznie bardziej oszczędny. Skorpion może być wyposażony w zestaw floatacyjny i zostać przekształcony w amfibię napędzaną gąsienicami. M22 Locust. Ten czołg jest przeciwieństwem udanej machiny wojennej. M22 był amerykańskim czołgiem, który był produkowany podczas II wojny światowej. Rozwój Locust rozpoczął się w 1941 roku, po tym jak brytyjskie Ministerstwo Wojny zwróciło się do rządu amerykańskiego z prośbą o zaprojektowanie specjalnie skonstruowanego lekkiego czołgu powietrznego, który mógłby być transportowany szybowcem do bitwy w celu wsparcia brytyjskich sił powietrzno-desantowych. Biuro wojenne pierwotnie wybrało Tetrarch, lekki czołg do użytku przez siły powietrzno-desantowe, ale nie został on zaprojektowany z myślą o tym konkretnym celu, więc Ministerstwo Wojny uznało, że do jego zastąpienia potrzebny będzie specjalnie skonstruowany czołg. O wyprodukowanie tego zamiennika poproszono Departament Uzbrojenia Stanów Zjednoczonych, który z kolei wybrał firmę Marmon Harrington do tego zadania. Po serii modyfikacji pierwotnego prototypu Marmon Harrington zaczął produkować znaczne ilości T-9 dopiero pod koniec 1943 i na początku 1944 roku, a do tego czasu projekt uznano za przestarzały. W rezultacie Departament Uzbrojenia nadał czołgowi numer specyfikacji M22, ale żadne jednostki bojowe nie były w niego wyposażone. Jednak Ministerstwo Wojny uważało, że czołg będzie działał właściwie pomimo swoich wad, więc czołgowi nadano tytuł Szarańcza i 260 sztuk wysłano do Wielkiej Brytanii. 8 z nich zostało użytych podczas operacji Varsity w marcu 1945 roku. Czołgi nie spisywały się dobrze w akcji. Kilka zostało uszkodzonych podczas lądowania, a jeden został znokautowany przez niemieckie działo samobieżne. Tylko dwie szarańcze były w stanie dotrzeć do planowanego punktu spotkania i ruszyć do akcji. Czołgi zostały jednak zmuszone do wycofania się z pozycji po kilku godzinach ze względu na ostrzał artyleryjski, który spowodował ciężkie straty piechoty. Szarańcza nigdy więcej nie była używana w armii brytyjskiej. Jednak wiele szarańczy było używanych przez zagraniczne siły zbrojne w okresie powojennym. Themis UGV. Themis jest wielozadaniowym, bezzałogowym pojazdem naziemnym przeznaczonym do zmniejszenia liczby żołnierzy na polu bitwy. Został opracowany i wyprodukowany przez Milrem Robotics z Estonii. Otwarta architektura systemu Themis umożliwia jego szybką konfigurację, od funkcji transportowej po uzbrajanie, usuwanie amunicji lub wspieranie operacji wywiadowczych zgodnie z charakterem misji. Obecnie używa go 11 armii, z których 7 jest członkami NATO, w tym Niemcy, Estonia, Francja, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania i USA. Ma wiele zalet, takich jak silnik hybrydowy, nisko położony środek ciężkości, który pozwala mu wspinać się wysoko pod górę. Posiada wiele najnowocześniejszych czujników i różnych kamer wizyjnych, dzięki czemu działa w każdych warunkach pogodowych. Niezależnie od tego, czy jest dzień, czy noc, głównym celem jest wspieranie piechoty poprzez dostarczanie zapasów amunicji lub transportowanie rannych żołnierzy do placówki medycznej. Połączenie kilku pojazdów tego rodzaju może odwrócić losy bitwy. Mogą być siłą atakującą z lekkim uzbrojeniem, mogą być również wyposażone w moździerz kalibru 81 mm lub przeciwpancerny pocisk kierowany Javelin. Może więc stać się dobrym systemem obrony przeciwpancernej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.